Cześć i czołem, zapraszam na kolejny odcinek z serii Yes Your Grace. Mamy to już tydzień 37. Potrzebuję jeszcze kasy, żeby tutaj zarobić. Na razie mam krucho. Chyba na ten tydzień nie będziemy opłacać wiedźmy. Wtedy by to miał 44, bo 33. O, 44 jest ok. Mamy dużo zasobów, więc skrzyneczki możemy popakować. Ok, więc już mamy kilka skrzynek. Powinno być ok. Tu zostało tak to. Musimy na to fosę zebrać kasę złota. No ale dobra, zobaczmy. Mam nadzieję, że będzie ok. Więc lecimy z koksem. Grewno Teen 38. Aha, gołąb. Co to jest? Wieśniak? Generał, tak. No dobra. Co mnie ten gołąb tu przyda? Ojcze, próbowałem wysyłać listy. Próbowałem ci powiedzieć cokolwiek na murach. Iwo zawsze znajdował sposób, aby powstrzymać mnie od skontaktowania się z tobą. Nie masz pojęcia, jak się ucieszyłam, kiedy usłyszałam, że szczęśliwie wróciłeś do domu. Z całego serca dziękuję duchom, które kierowały twoimi krokami. Wiedziałam o planach Iwo, ale nie mogłem nic ci powiedzieć. Iwo groził mi, że jeśli pisknę łapym choć słowo, skrzywdziłby nie tylko ciebie, ale i siostry i matkę. Groził, że obedrze je ze skóry. O kuźwa, co za pojeb. Delikatnie mówiąc. Iwo jest nawiedzony. On jest szalony. Wierzy, że pozbywając się ciebie, uleczy swoją matkę i pomści swojego ojca. Do diabła z nim, Sataną i jego Bogiem. Ojcze, boję się, ale tak będzie lepiej. Teraz widzę, że nie ma dla mnie drogi ucieczki. Powiedz Cedani, że jest mi bardzo przykro z powodu Dastiego. Powiedz Asali, aby podążał za głosem serca. I powiedz matce, że ją kocham. Nie hamuj się, kocham cię. Czekaj. Przykro mi z powodu Dastiego? Okej. Lursuria, czy to jest jej pożegnanie? Lursuria nie jest bezpieczna w Atanie. Musimy pokonać Iwo, odzyskać ją. Nie mogę pozwolić, aby ten pasożyt ją skrzywdził. Znajdę te kanalie i zrównam go z ziemią. Wiem, że pragniesz go ukarać. Ukarać, ale musimy do tego podejść z rozwagą. Nie możemy stoczyć bitwy na jego terenie, wasza wysokość. Dobrze o tym wiecie. Potrzebujemy, aby przybył tutaj, gdzie mamy przewagę murów obronnych. To wszystko moja wina. Nie powinienem był jej tam wysyłać. Muszę pokazać to Aureli. Okej. Okay. No kurde, nieciekawie się zaczyna swoją drogą. No dobra. Generał. Powiedziałem wieśniakom, by stawili się w sprawie poboru. Okej. Okay. Wieśniak. I to chyba jest właśnie ta grupka. Zwałem cię. Czy dołączysz do mojej armii w nadchodzącej bitwie? Przygotowujemy się do bitwy. Każda, nawet najmniejsza pomoc zostanie doceniona. Oczywiście, wasza wysokość. Nasza wioska jest najczystsza w całym Davern. Chciałbym nadal móc w niej mieszkać. Bądź gotów. Bitwa rozpocznie się za 12 tygodni. Dobra, mamy kolejną szóstkę. Czy słyszeliście kiedyś o błotnikach, wasza wysokość? Stworzenia zbliżone do owadów. Żyją w bagnach, świecą w nocy. Niektórzy opowiadają, że strzegą one skarbów. Ale nie słuchajcie tych kłamstw. Po prostu żerują na tych, którzy podążają za światłem. Pamiętajcie, jeśli po zachodzie słońca zgubicie się w lesie, nie podążajcie za świetlikami.
Nie mogę powiedzieć, że zwykle gubię się w lasach. Mój syn chciał szukać skarbów w lesie. Tak jak powiedziałem, skarby w przeciwieństwie do błotników są niczym innym jak kłamstwem. Jeszcze nie wrócił i obawiam się, że się zgubił, a mówiłem mu, żeby nie słuchał tych bujt. Kurde. Kurde, no i teraz mu dać łowcę na 2 tygodnie. Łowcy nie mamy. 23 złota? Nie, no kurde. Nie ma mowy. Bo 44 ja będę miał mniej niż połowę tego budżetu, co obecnie. A niestety budżet musimy mieć dość wysoki, bo musimy opłacić chociażby tą najdroższą inwestycję w postaci fosy. Więc chyba raczej w tym przypadku odmówimy. Spróbuj sam poszukać. Jeśli chcesz zdobyć skarby, może powinieneś był zaryzykować własną skórę. Co? Ja? Nie! Mówiłem wam, że nie ma czegoś takiego jak skarby na bagnach. Szukałem tylko mojej córki. Chwila. Wcześniej chyba wspominał coś o synu. Więc już jakieś zeznania. Zeznania się miesza. Znaczy się syna. Cholera, byłem tak blisko. Czyli oszust. Chciał mi oszukać. Ej, za co mi mam -4? Chciał mi oszukać jeszcze do tego jestem karany? Nie wiem, to jest albo bug, albo coś nie tak, nie okej. Okay. Ajajaj. Dobra, kolejny. Wasza wysokość, mam problem. Pracowałem nad wszelkiego rodzaju budynkami w wiosce. Kuźnia, nowa skarczma, kaplica. To jedyne, co potrafię robić. Ale ponieważ pracowałem z bardzo ciężkimi kamieniami, moje plecy się zbuntowały. Nie mogę już nic podnieść. Za każdym razem, gdy próbuję się schylić, po prostu mdleję. Co taki stary człowiek jak ja może zrobić, aby zarobić trochę złota? Nie mam rodziny, która by mnie wspierała. A do jednej rzeczy, którą potrafiłem robić, już się nie nadaje. No dobrze. Weź te zapasy i wyślę wiedźmę. Wiedźmy też nie mamy. A z drugiej strony zapasy. Teoretycznie zapasów całkiem sporo generuje. Więc chyba w sumie byśmy tak nie ucierpieli na tym. A jakieś zyski pewnie by były w postaci kolejnych 6 żołnierzy. No dobra. Chyba zdecydujemy się na te zapasy. To wszystko, co mogę zaoferować. Ale wasza wysokość, co mogę zrobić z tymi zapasami? Skończą się w ciągu tygodnia, a potem co zrobię? Skąd wezmę jedzenie? Ajejejejej. Dam 1 tygodniowo. Jeden tygodniowo, tak? To chyba też nie powinien być jakiś większy problem dla nas. Więc... Dobra, niech będzie. Bierz. To powinno wystarczyć, abyś mógł się wyżywić. Dziękuję, wasza wysokość. Wiedziałem, że mogę na was liczyć. No i to trochę odrobiliśmy od tego 6. Więc okej, spoko. A mi się przejdźmy. Cóż my tu mamy? Mamy sypialnię królewską i ogrody. Może na ogrody najpierw? Tak, ojcze? Lili poprosiła mnie, abym ci przekazał, żebyś szła za głosem serca. Och, dawno nie było od niej żadnych wieści. Trzyma się dobrze. A musimy być chyba... musimy być prawdomówni i mówić swojej córce prawdę, więc... Iwo chce pomścić ojca, zabijając mnie, ale nie chce, żebyś panikowała. Co? Ojcze, dlaczego? Był proces. Nie otrułeś króla Talisa. Tak, wiem, uspokój się. Nie pozwolimy mu wyrządzić nikomu krzywdy. Wszystko będzie dobrze. Co stanie się z Lothurią?
Nie wiem, kochanie. Przepraszam. No, to jest... ciężki dylemat, ale będziemy walczyć. Dobra, do żony kochanej naszej. Kochanie. Nasza córka Aurelio... Areleo, ona jest w niebezpieczeństwie. To wszystko moja wina. I nic nie mogę zrobić. Dlaczego bogowie karzą nas tak surowo? Jakby bitwa nie wystarczyła. Co się dzieje? Eryk, mów natychmiast. W ostatnim liście Lorzulia pisze: teraz widzę, że nie ma dla mnie drogi ucieczki. Powiedz matce, że ją kocham. Co to znaczy? Eryk, musimy coś zrobić. Powiedziała, że Ivo jest szalony i że chce się mnie pozbyć. Och, nie. Jeśli Ivo widział ten list, powiedz matce, że ją kocham? Czy to miało być pożegnanie? Musimy kogoś po nią posłać. Jego strażnicy są zbyt silni. Nigdy się do niej nie dostaniemy. Prawdopodobnie trzyma ją zamkniętą, na wypadek, gdybyśmy kogoś wysłali. Musimy poczekać. To prawda, jeśli go zdenerwujemy, może ją skrzywdzić. Ma pewność, że jeśli nas zaatakuje, to zdobędzie zamek. Ale możemy go zaskoczyć, jeśli odpowiednio się przygotujemy i wygramy bitwę. Lorzulia wróci do domu. Naprawdę, mam nadzieję, że tak będzie, kochanie. No, fakt. No dobra. Sojuszników nie mam kogo wysyłać. Mapa. Dobra, ja tu gdzieś miałem swoją karteczkę. Dobra, mam. Teraz tak, cholewa. Cholewa, widzę, mam zaznaczono, że tu by to nie wysyłać nikogo. No dobra. A, Bolesa, który wysłałem przez pomyłkę. Tu chyba mogę. Przecież zaraz, ja nie wiem, czy ja mam kogoś w ogóle do dyspozycji. Momencik. A, generała mam, tak? Dobra. Smród rzeźnika. Czy ja już to odznaczałem sobie, czy też nie? Czekajcie. Smród rzeźnika. Sprawdzę. Jest tu. Dama z pobliskiej wioski wróciła do sali tronowej, aby zgłosić, że rzeźnik oczyścił drogi ze swoich odpadów. Wydaje mi się, że to jest zaliczone, no więc raczej powinna pomóc. Wyślijmy generała. Poślijmy po nią. Dobra, posłana. Nikogo więcej tu nie mamy, więc lecimy. Lecimy z kolejnym tygodniem. No dobra, 120 mamy. Więc ja sobie kolejną skrzyneczkę zapakuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Okay. Minimum już mamy. Jeszcze dwie skrzynki trzeba byłoby załadować. Więc spokojnie to zrobimy. To fajnie by było, jakby była jakaś możliwość wymiany zasobów na złoto. No, ale chyba czegoś takiego nie ma. A może jest? Nie wiem. Dobra, 30 złota, kurde. I gdyby wywalił, byłoby 52. Wtedy już bym mógł coś zadziałać. A tak muszę tym darmozjadom płacić. Dobra, darmozjady. W sumie nie są darmozjadami, bo nam tutaj ratują w wyprawach i jako posłańcy. Dobra, lecimy. Tu bym coś... Chociaż zaraz, to może wybudujemy. Już. Sprzęt wydobywczy. Tu mam 40, 70 i 50. No to na razie tutaj póki co nas nie stać. O. Tutaj dochodzą.
Dobra. Andrew. Liczebność naszej armii wygląda niepokojąco, wasza wysokość. Musimy zebrać i wyszkolić jak najwięcej wieśniaków. Może są tylko wieśniakami, ale dopóki potrafią rzucać kamieniami, przydadzą się. Prawda, miejmy nadzieję, że uda nam się skutecznie obronić zamek. 158, tam z tego co widziałem, to było wymagane 100 minimum. Ojej, dobra. Generał. Łowca. Wasza wysokość, badałem sprawę demona z komina i znalazłem szkatułkę, o której wspomniał wieśniak. Zobaczmy tę szkatułkę. Dobra, może to. Widziałeś coś u Sławka? Jakieś ślady Aitwara? Niestety nie. Było tam coś, co wydawało się być jego gniazdem, ale równie dobrze mogło to być psie posłanie. Chociaż wokół było mnóstwo popiołu. Jeśli Aitwary naprawdę płoną jak spadające gwiazdy, miałoby to sens. Myślę, że mógł odejść, kiedy Sławek zmarł. Sławek? Był jego właścicielem, prawda? Tak, musiał otworzyć szkatułkę. Leżała obok, kiedy go znaleźliśmy. Okej. Daj mi te pudełko, lepiej je oddam, zanim komuś stanie się krzywda. Prawda, oto ono i zanim zapytacie, nie otwierałem go. Po usłyszeniu, co stało się z wujem Wacławem, nie chciałem ryzykować. Wasza wysokość, jeśli ta szkatułka naprawdę zawiera potężne przekleństwo, powinniśmy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie. To wszystko. Bardzo dobrze, dziękuję za te wiadomości. Zawsze do usług, wasza wysokość. O kurde. Ciekawe. Korci mnie, co to jest w tej szkatułce, no ale... Tak, wasza wysokość? Właśnie, czy dołączysz do mojej armii? Dzięki wam mogę wreszcie spać w nocy. Też chciałbym móc. Wszyscy w mojej wiosce staniemy u waszego boku. Dziękuję ci. Bądź gotowa, bitwa rozpocznie się za 11 tygodni. Wasza wysokość, słyszeliśmy o nadchodzącej bitwie. To idealna szansa dla nas, by zdobyć złoto i okazję dla was, aby uzyskać pomoc. Jesteśmy najemnikami 22 wykwalifikowanych mężczyzn do waszej dyspozycji. Dyspozycji za jedyne 16 sztuk złota. A co powiecie? No nie, on już drugi raz tu przychodzi. Może nie tym razem. Na razie złoto jest mi potrzebne, więc... za 2 tygodnie wrócą. No okej. Mogę nawet przed samym tym ich wezwać. Znaczy wezwać. Przyjąć. Dobra, tu widzę, kupiec jest. O, niedobrze, że ona przyszła. Prowadzę mały interes, wasza wysokość. Mogę wymienić wasze zasoby na złoto. Kuźwa, czyta w moich myślach. A wspomniałem o tym, żeby była możliwość wymiany zasobów na złoto. Powiedzmy, 25 zapasów za 18 sztuk złota. Dogadamy się? No, prosiłem o to, więc jak najbardziej tak. Dobra, 4,8, 4,5. Dobry deal. Złoto teraz bardziej się przyda. Oto twoje zasoby. Doskonale. Dobra, pyłku nie będziemy kupować. Dobra, co nasza żona chce? Muszę ci coś pokazać, kochanie. To dotyczy naszego dziecka. Powiedz, odwiedź mnie w sypialni, kiedy tylko będziesz mógł. Okej. Nie podoba mi się to. Nie podoba. Wasza wysokość, cierpię na swędzącą chorobę. Swędzi mnie twarz. Swędzą mnie nogi. Swędzi mnie... dupa. No, rozumiecie. Nie mogę tego znieść. Niemniej jednak słyszałem, że dotyk króla może wyleczyć wszystkie dolegliwości. Więc co wy na to, wasza wysokość?
czy użyjecie na mnie swoich królewskich mocy? No nie, no czego oni ode mnie oczekują? Hmm. 12 złota dla odzowiciela? No nie, nie dam mu złota za żadne skarby. Aja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 j. Dobra, trudno. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie i nic na mnie nie przejdzie, żadne swędzenia i tak dalej. Zbliż się, bądź uzdrowiony. Och! Król Eryk dotyka swędzącej twarzy wieśniaka. Chyba czuję, że to działa, wasza wysokość. Niedługo wrócę i dam wam znać, jak przebiegł proces uzdrowienia. O kurde. Oj, zadowolenie, super. Wieśniak kolejny. Witaj w zamku, pastorze. Przyszedłem prosić o przysługę. Społeczność zdecydowała, że nadszedł czas, aby uleczyć nasz miastowy kołowrót. Ten na rynku jest mały, stary, ledwo stoi. Rozważaliśmy naprawę, ale lepiej po prostu zbudować nowy. Możemy wykorzystać tę okazję, by tym razem zrobić to porządnie. Społeczność zebrała już dużą sumę złota i zapasów, aby pomóc to sfinansować. Więc jeżeli zebrali całość, to czego oczekują ode mnie? No dobra, dalej czytajmy. Ale to nie wystarczy. Na pokrycie prac. Aha, jednak. Musimy wydobyć kamienie i przetransportować je z gór. Nasz kamieniarz powiedział, że może wyciągnąć z nich wzór. Jeśli w centrum rynku znalazłby się nowy kołowrót, przyciągnęłoby to więcej osób. Społeczność poczuje się szczęśliwsza i bezpieczniejsza. Potrzebowalibyśmy jedynie 25 sztuk złota. Jedynie. Dla niego to jest jedynie. Ojej, jej, jej, jej. Wiecie co? Ja chyba raczej wolę generała wysłać, by im pomógł, aniżeli darować im złoto. Obawiam się, że nie mogę zapewnić złota, ale mogę zaoferować pomoc mojego generała. Powinien pomóc ci zorganizować dostawy kamieni. Och, dziękuję, wasza wysokość. Twoja pomoc jest bardzo cenna. No dobra, mamy 4 zadowolenia. Muszę porozmawiać z Aurelią. Aha, tak, powinna być w naszej sypialni. No dobra. Wstawaj. I idziemy. O! Eryku, to jest Deliach? Lokalna wiedźma. Myślę, że istnieje sposób na zniesienie klątwy. Zechcesz to wyjaśnić, Deliach? Wasza wysokość, z waszym pozwoleniem, moglibyśmy odprawić rytuał, który zniesie klątwę, która została na was nałożona. O kurde. Coś takiego? Klątwa? Myślałem, że to tylko bójda. To, co powiedziała mi królowa Aurelia, brzmi, jakby istotnie rzucono na was przekleństwo. Wasze złe zdrowie, wszystkie nieszczęścia, brak następcy. W rzeczy samej. Nie mogę pomóc w rozwiązaniu wszystkich tych problemów, ale myślę, że mogę się przydać w najważniejszej kwestii. Prawowity następca. O! No dobra, co my tu jest? O co w tym wszystkim chodzi? Rytuał jest skomplikowany i potrzebujemy, abyście byli przy nim obecni, wasza wysokość. Będziemy prosić dobre duchy, aby działały na naszą korzyść. Będziecie musieli powtórzyć zaklęcie za mną i od czasu do czasu pomóc. Ten rytuał nie wydaje mi się krzyczeć bezpieczny. Jakie jest ryzyko? Czy to będzie bolesne? To może być, ale nie będę. Ale będę głównie pod wpływem zaklęcia. Nie do końca tutaj.
z tobą, chociaż moje ciało może wykazywać oznaki bólu. W rzeczy samej, duch królowej Aurelii będzie poza jej ciałem, więc nie będzie nic czuła. Ciekawe. Czy masz pewność, że urodzi się następca? Istnieje ryzyko, jak zawsze w tych sprawach. Rytuał musi być odprawiony bezbłędnie, aby zadziałał. Ale jak nam pomożecie, szanse na chłopca są bardzo duże. Pewnie, prawie pewne. Dobra, to już odegraliśmy. Dobra, zróbmy to. Myślę, że powinniśmy to zrobić. Aby rytuał mógł się odbyć, będę musiała zebrać kilka składników. Lista jest długa, ale większość rzeczy mogę zdobyć sama. Dobra, chyba coś kojarzę. I chyba z tego, co pamiętam, to tu jest chyba bodajże problem w tłumaczeniu i te składniki różnie się nazywają. Będę potrzebować waszej pomocy z bardziej egzotycznymi elementami, wasza wysokość. Czego potrzebujesz? Musimy przygotować napar, który pomoże królowej Aurelii opuścić jej ciało. Potrzebujemy specjalnego rodzaju grzyba. Jest charakterystyczny jastro-niebieski. Dobra. Jaskrawo-niebieski grzyb. Wydaje mi się, że gdzieś go widziałem i czy przypadkiem on nie jest w naszych lochach? Będzie trzeba tam zajrzeć. Lubi rosnąć w wilgotnych miejscach. Jestem pewna, że można go znaleźć w okolicy zamku. Użyjemy również zioła łaski lub po prostu żałobnika. Jeśli tak łatwiej. Silny zapach przypomni królowej, gdy będzie pod wpływem zaklęcia. Gdzie jest i co się dzieje. Odgoni też złe duchy. Nie można go kupić od żadnego handlarza. Zapach zniechęca klientów szukających innych towarów, więc musicie sami je znaleźć. Zaznaczę na waszej mapie miejsca, w których wasi agenci mogą go znaleźć. Okej. Powiedzcie im, aby szukali z żółtych kwiatów z niebieskimi liśćmi. Będziemy również potrzebować dwóch fiolek olejku z bukwicy, czyli dwa olejki fiołków z bukwicy. Okej. Ma działanie łagodzące ból, więc będzie darem dla starego ducha. Prezent dla ducha dorosłej kobiety pomaga przy skurczach. Wędrowni kupcy często namiewają takie olejki wśród swoich towarów. Najtrudniejszym do zdobycia będzie na pewno jajo kobazyliszka. A potrzebujemy dwóch. Pytanie, czy w tym przypadku akurat nam łowca nie pomoże? Bazyliszki? Nie dziwcie się, nawet potwory chcą mieć następców. Tego składają jaja. Problemem jest... Ludzie zwykle wolą pozbyć się tych stworzeń, a nie trzymać ich młode w okolicy. Wiele osób przechodzi przez wasze salony. Jestem pewna, że zjawi się ktoś na tyle dziwny, by je zaoferować, więc proszę się nie martwić, wasza wysokość. Jajka bazyliszka będą prezentem dla duchów. Jeden dla młodego, a drugi dla dorosłej kobiety. Potrzebujemy dwóch. Mam nadzieję, że zrozumieją sugestie. Ostatnia rzecz. Radziłabym znaleźć książkę o zaklęciach. Myślałem, że to ty rzucasz zaklęcia. Tak, ale dobrze, dobre duchy będą chciały usłyszeć niektóre z tych zaklęć z ust ojca. Książka nazywa się Przeprowadzanie rytuałów, klątwy i uzdrowienia. Autorstwa Jurko Zaręby. Gdzieś tu chyba mamy też jakieś biblioteczki. Bo chyba warto było tam poszukać. Nawet widzę tu jakieś książki, co? Ale to wątpię, żeby to było. Jest znanym uczonym w dziedzinie medycyny alternatywnej. Jeśli wpadnie wam w ręce, powinniście ją przeczytać.
Dobrze więc, kiedy będziemy gotowi? W grę wchodzi magia, naturalnie, ale to nadal bardzo delikatne sprawy. Musimy poczekać, aż płód się rozwinie. Nie martw się, Riku, będę gotowa, zanim Atana dotrze do naszych bram. Czuję to. Potem jedynie będzie twoim zdaniem odeprzeć wrogów. Okej, okay, no już więcej się nam szykuje i rysuje. Przyszłość. A przynajmniej ta końcówka cała. No dobra, czyli tu mamy wszystko. Lochy. Zobaczmy, to chyba... O, są grzyby. To musi być ten grzyb, o którym mówi wiedźma. Wezmy jeden. Dobra, czyli mamy grzyb, fluor... A właśnie, tam był jaskrawo chyba niebieski, a tu już jest nazwany jako grzyb fluorescencyjny. No dobra. Wróćmy. Kochanie. Jaskrawo niebieskie grzyby. Myślę, że je znalazłem. Czy to miała na myśli Delilah? Rosły w lochu. Tak, wiedziałem, że gdzieś je widziałam. Okej. Okay. To jezioło żałobnika. Inne przedmioty. Przypomnij mi jeszcze raz, czego ode mnie. Tam pewnie jeszcze jest chce. Inne przedmioty. Dobra, to jest to tak. Olejki, jajo bazyliszka, książka. Widziałaś gdzieś tą książkę zaklęć? Nie wiem, czy mamy w zamku księgi zaklęć. Ale jeśli tak, to powinieny sprawdzić w izbie rady. Okej, dobra, tam się udamy. Inne przedmioty, zobacz. Olejki. To miały być dwa olejki bukwicy i jeden olejek z bukwicy? Zaraz, co? To miały być dwa olejki bukwicy i jeden olejek z bylicy. Aha, dobra. Skąd mam je wziąć? Myślę, że będziesz musiał je kupić od przyjezdnych kupców. Okej, czyli olejki. Patrzmy jeszcze dalej. Jajo bazyliszka. Dlaczego w ogóle potrzebujemy jaj bazyliszka? Wydaje mi się, że Delia mówiła, że będą darem dla duchów. Gdzie mogę je zdobyć? Prawdopodobnie od kupca. Oho. Czyli wszystko od kupca, no to kasy nam nie wystarczy, jak słowo daję. Książka to już wiem. Okej. Zioło żałobnika. Albo żałobnik. Tak sądzę. Gdzie Delia powiedziała, że to zioła rosną? Powiedziała, że rosną w pobliżu terenów zalesionych. Okej. Okay. No to wszystko. Zadziała, po prostu znajdź przedmiot, o który poprosiła. No dobra, to jeszcze pójdziemy po książkę. Rada, izba rady. Półka z książkami. Książka nosiła tytuł Przeprowadzenie rytułów i klątwa i uzdrowienia. ABC, nie ma tej, jej tutaj. Dobra, tu. MNO. Ach, tutaj jest. Przeprowadzanie rytuałów, klątwy i uzdrowienia. Autor Jurko Zaręba. Okej, okay, mamy tu książkę. Możemy ją od razu czytać, więc to zróbmy. Odprawianie rytuałów, klątwy i uzdrowienia. Czy jest tu coś o zdobywaniu spadkobiercy? Ach, to brzmi jak to, o czym mówiła wiedźma. Rodzanice opiekują się kobietami w ciąży i położnymi. Zawsze mają postać trzech duchów. Małej dziewczynki, młodej kobiety i starej wiedźmy. Rodzanice odwiedzają noworodka 3 dni po urodzeniu. To one decydują o przyszłym losie dziecka, więc dobrze jest przygotować prezenty i uczę na ich przybycie. 3 dni później. Nie sądzę, że po tym czasie będziemy mogli coś zrobić. Och, może to jest to. Przyzywanie rodzanic przed urodzeniem dziecka jest ryzykownym przedsięwzięciem, ale jeśli nie się sp-
opowiecie może pomóc zdecydować nie tylko o przyszłym losie dziecka, zamiast tego rodzajnice mogą wpływać na cechy noworodka, takie jak typ lub kolor włosów, oczu, a nawet płeć. Kurde, kto to takie terminy wymyśla? Aby pomyślnie przyzwać duchy, należy wypowiedzieć następujące zaklęcie. Nie znaczy czas na wasze przybycie. Błagamy o wybaczenie za wyzwanie was. Dziecko jej łona jeszcze się nie narodziło. Prosimy, abyście dali nam to, czego pragniemy. Niech niebo stanie się czerwone, a woda stanie się czarna. Niech męskość naszego dziecka zniszczy góry. Niech dziecko, matka i starucha przyjdą do nas, aby spełnić nasze prośby. Muszę was ostrzec, że to teoria, którą kiedyś usłyszano na dnie kufla i żadne pisemne teksty nie opisują takiej praktyki. Pochodzi jednak ze zaufanego źródła, od mojego wieloletniego przyjaciela, dlatego postanowiłem zamieścić to w tej książce. Klauzura zrzeczenia się odpowiedzialności. Autor i firma wydawnicza książki Odprawienie rytuałów, klątwy i uzdrowienia nie ponoszą odpowiedzialności za skutki uboczne ani szkody spowodowane niewłaściwym wykonywaniem rytuałów. Kurde, no, się zabezpieczyli przy okazji. No dobra. Czytaj książki, powtórz zaklęcie, zostaw. Ciekawa lektura. No dobra. Okej, do żony wracamy. Kochanie. To była co? Książka, tak? Czyli to będzie to. Myślę, że to ta książka, ale muszę stwierdzić, ta książka nie brzmi zbyt przekonująco. Ach, wszystko będzie dobrze. Musisz jedynie zapamiętać zaklęcie. Resztę możesz zignorować. Dobra, no to wszystko. Okej. No i cóż, tutaj chyba raczej nic. Jeszcze jedno. Byśmy do loków poszli, bo tu mamy naszego łowcę. Zapytajmy, może on coś wie. Wasza wysokość. Aha, czyli nic nie możemy. Okej. Okej, spoko. Dobra, mamy dwójkę. Więc tak, mapa. Tu mamy tak. Trzy lokacje są tego żałobnika. Więc wydaje mi się, że wyślemy jednego tu, a drugiego do miasta któregoś. No, to chyba nie będzie złe. Może najpierw tak, Larek. Gorączka w wiosce. Zobaczmy. Gorączka w wiosce. Co to tu było? Gorączka, gorączka, gorączka. Czy tam pomogłem, czy też nie? Jest, gorączka w wiosce. Wioska otrzymała 5 orków, stosowałem, aby móc ją wysłać. Dobra, czyli tam możemy wysłać. Kogo my tam wyślemy? Łowcę wyśleli. Potwierdź. Dobra, 2 tygodnie aż. O kurde. Czyli co, rozumiem, że na te tereny będzie już po 2 tygodnie. Ulala. To nie fajnie. No dobra. Lokalizacja żałobnika przy lesie. No to tak nie za bardzo mi przy lesie wygląda. Albo to, albo to. Może tutaj wyślijmy. Generał? Tygodnie do kończenia 1. Brak dostępnego agenta. Kurde, to też powinno być dostępne, tylko jakoś zaznaczone, który jest. To 5 ma. Okej. I co my tu dalej możemy? Raczej chyba nic więcej. Ale skoro tego wysłaliśmy na 2 tygodnie, to znaczy, że na najbliższy tydzień oszczędzimy 11 zł. No dobra. To chyba wszystko. 45.
Cały czas mało mamy. No właśnie, teraz pytanie, dlaczego... A, bo ja generała wysyłam na 2 tygodnie. O, to źle zrobiłem. A ja ławce wysyłam do licha. Przynajmniej tak mi się wydawało. To źle zrobiłem. Dobra, 71. Dobra, damy tutaj 41, ok. Spoko. Nie ma źle. 11 tygodni. Czy ja zdołam w tym czasie ulepszyć te 3 elementy? Na razie fundusze mi na to nie pozwalają. Chyba najpierw trzeba będzie na to zbierać, czyli 70. Ewentualnie bankiera wezwać i poprosić o pożyczkę. Właśnie. On chyba bodajże daje nam 50 albo 60 zł. To i tak będzie mało. Ja tu potrzebuję ile? Tu jest 90. 160, tak? 160 zł. No nic. Będziemy próbować. A tymczasem ja bardzo wam dziękuję za obecność. Zapraszam na kolejne produkcje tego kanału. Zachęcam oczywiście do pozostawienia łapek. Ja znikam i żegnam się z wami. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Wszędzie